Do września potrwa budowa bloku, w którym zamieszkają 22 rodziny z gminy Mikołajki. Inwestycja realizowana jest w ramach systemu budowy tanich mieszkań, a całość oparta jest o założenie, iż gmina zbuduje budynek mieszkalny z lokalami, które lokatorzy mogą wykupić, płacąc przez 20 lat miesięczne opłaty ratalne. System budowy tanich mieszkań to innowacyjny projekt mikołajskiego samorządu. No to wyjście naprzeciw oczekiwaniom młodych mieszkańców, przede wszystkim młodych małżeństw. Cały czas dostrzegaliśmy problem braku mieszkań komunalnych i stąd ta decyzja budowy tego bloku. To jest taki unikatowy program w zasadzie budowy mieszkań pod nazwą stopniowe dochodzenie do własności mieszkania. Polega to na tym, że gmina przeznaczyła na ten cel działkę, przygotowała projekt techniczny, zaciągnęła kredyt, buduje te mieszkania, natomiast lokatorzy przez długi okres będą mogli już mieszkając spłacać za własność tego lokalu w ratach czynsz. Mimo że mieszkania jeszcze nie są gotowe, to lista osób chcących w nich mieszkać jest już dawno zamknięta. Dlatego niewykluczone, że w przyszłości gmina wybuduje kolejne bloki w ramach programu budowy tanich mieszkań. No jak tylko ruszyliśmy z budową, to się okazało, że mieszkania szybko zostały przydzielone i powiem szczerze, że jest już kolejka na następne mieszkania, na następny blok. Sytuacja wygląda w ten sposób, że tutaj gdzie się znajdujemy, mamy jeszcze teren wolny na dwa bloki mieszkalne 22-rodzinne i w przypadku, kiedy już będziemy mieli komplet na następny, prawdopodobnie zaczniemy budowę następnego bloku. Pozostając w temacie inwestycji, zajrzyjmy jeszcze na ulicę Kajki w Mikołajkach, która przechodzi rewitalizację. Inwestycja realizowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Gmina pozyskała środki w ramach konkursu projektów, w którym uplasowała się na drugim miejscu. Budowa idzie pełną parą, choć wcale nie jest to łatwe. Powiem szczerze, że trochę kłopotów mamy, bo praktycznie totalna ruina na tej ulicy jest. Wszystko się wali. Ktoś kiedyś położył tak ten asfalt, że musieliśmy go zrywać i wszystko od początku od nowa budować. Największe problemy są ze skarpami, które umocniają tą drogę, bo też pewnie cement poszedł nie na tą budowę, co trzeba było, bo praktycznie się walą i od początku do końca musimy bardzo porządnie te skarpy umacniać. Całkowity koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Część środków niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji pozyskano z Unii Europejskiej. Staramy się każdą inwestycję realizować z dofinansowaniem unijnym. Ja już to kiedyś podkreślałem, że praktycznie jesteśmy liderem w wykorzystywaniu środków unijnych i chyba nie było takiej inwestycji realizowanej przez naszą gminę, gdzie nie mielibyśmy dofinansowania. Rewitalizacja ulicy Kajki ma zakończyć się pod koniec czerwca.